Cześć wam, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, dzisiaj myślę, że sprawdzimy sobie Sims 4, niestety nie jest to pełna wersja, niestety nawet nie jest to wersja testowa, nie jest to wersja beta, jest to wersja demo, w której będziemy mogli stworzyć własną postać, ale nawet nie będziemy mogli nią pograć. Plus taki, że sprawdzimy, jak wygląda tryb kreowania, tworzenia postaci, tryb bardzo lubiany przez chyba głównie dziewczyny tak naprawdę, które poświęcają mu najwięcej czasu, a w Simsach 4 najprawdopodobniej poświęcą tego czasu jeszcze więcej, bo jeszcze więcej szczegółów można zmienić, jeszcze więcej szczegółów można wybrać. Ale to już zobaczmy sobie od razu przy samej grze, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Przyznam szczerze, że nie odpalałem tego jeszcze, widziałem tylko u kogoś. Obecnie te demo jest po prostu dostępne. Wobec tego mogłem to pobrać, mogę wam pokazać. Oczywiście muszę ubrać sobie słuchawki, po to, żeby słyszeć. W tym momencie nie słyszę siebie, bo niestety wytłumiają, ale muszę słyszeć, co tam będą te ci Simowie mówili, bo z pewnością będą różnego rodzaju właśnie dialogi, czy próbki głosu. Już to właśnie na wstępie znalazłem. I mamy tak. Zacznijmy od mężczyzny. Ja wiem, pewnie większość z osób, które ogląda, może być przeciwnej płci. No ale myślę, że kobiety nie będę tworzył. Stworzymy mężczyznę. No, zbyt podobny do mnie nie jest. Okej. Okay. Przede wszystkim duży plus. Mam nadzieję, że to będzie ta wersja demo przedstawia rzeczywiście kreator, który będzie dostępny w Simsach 4. Dlaczego? Tło. Na pierwszy rzut oka tło. Tło, które jest... Co prawda jest tu pewien gradient, tak? Miks kolorów. Aczkolwiek duży plus za to, że nie ma otoczenia, bo wcześniej, dobrze pamiętam, zawsze było jakieś otoczenie, czy to jakiś pokój, czy cokolwiek. Nie można było dokładnie zobaczyć, jak ten sim wygląda. To mi przeszkadzało. Teraz widzę konkretnie każdy szczegół. Nie mam z tym problemu. A tak to zawsze... Wiadomo, na tle, powiedzmy, czerwonym czy jakimś tam inaczej to wyglądało. Nie za bardzo mi to podchodziło. Teraz tego typu tło jest, myślę, że znacznie lepsze. A tutaj widzę jakieś... aspiracja, okej. Okay. I cechy. Dobra, zastanawiam się, co to w ogóle za... co to za pytajniki, ale okej. Okay. Domyślny styl chodu. Kolejny element. Ale dobra, po kolei. Weźmy sobie tak, przede wszystkim mężczyznę. To jest jako osobowość, dobra. I głos. Oschły, ciepły, bądź klarowny. Ciepły? Dobra, dajmy klarowny. I tu mamy chyba teraz ton, tak? Barwę. Może być. Dobrze, mamy tak, dostępny The Sims 4, czyli na chwilę obecną możemy stworzyć młodego, dorosłego. Ale widać, że będziemy mogli też tworzyć inne grupy. Jeżeli chodzi o wiek. Domyślny styl chodu. I teraz tak, niestety kamera mi troszkę zasłania. Domyślny. Dziarski chód. Hehe. Butny chód. Mhm. Chód dumny. No z tym, czy chód dumny, to ja nie wiem. Myślę, że powinien troszkę wyżej podnieść brodę i iść tak bardziej sztywno. No dobra. Tak jak ja, właśnie, tak jak ja powinien chodzić. Chód kobiecy. Okej, okay, dobra. Oho. Chód twardziela. Już myślałem, że wszystkie chody... Wszystkie sposoby chodzenia będą już typowo damskie, kobiece, głupawy, ociężały, tak? Okej. Okay. I sprężysty. A, dziwnie się poruszałem, naprawdę. Najlepszy jest chyba dumny. W miarę normalny. Ale wygląda na to, że wszyscy chodzimy dumnie. Dobrze. Niech będzie gotowe.
Zerknijmy dalej. Co my tu mamy? Przede wszystkim dokonaj wyboru aspiracji. Czyli co? Dewiacja. O! Nikczemni simowie planują podłe interakcje z bardziej dobitnym i udanym. Dobitnym i udanym skutkiem. Wybaczcie, mam niestety wysoką rozdzielczość. Ekran jest dość daleko. Jeszcze kamera mi przeszkadza, także może być tak, że nie umiem czytać, ale po prostu słabo widać. Cecha bonusowa do fortuny, żyłka handlowa. O, to by mi się podobało. Zarabiam więcej, rozwijając swoją karierę. Esencja smaku, jedzenie, tak? Aspiracja. Lepsze potrawy i napoje. No dobra, jeżeli ktoś chce zrobić kurę domową, idealne. Kreatywność. Myśliciele szybciej rozwijają swoje umiejętności, gdy są zainspirowani. Fajna sprawa, kiedy chcemy stworzyć sima, który będzie tak naprawdę alfą i omegą. Cecha bonusowa do miłości? Uroczy. Odnosząc większe sukcesy od innych w romansowaniu. Muszę sobie ściągnąć te słuchawki, bo nie słyszę swojego głosu i nie wiem, czy krzyczę, czy nie krzyczę. Dobra, przejdźmy dalej. Natura. Czyli kolekcjoner. Kolekcjonerzy częściej znajdują rzadkie okazje kolekcjonerskie. Popularność, kontaktowy. Szybciej nawiązują przyjacielskie relacje. Rodzina. Związki rodzinne domowników szybciej się umacniają. Sportowy. Szybki metabolizm. Łatwiej utrzymać dobrą formę i sylwetkę. No i wiedza. Szybko się uczą, rozwijają wszystkie swoje umiejętności nieco szybciej. Czyli zobaczmy sobie tutaj jeszcze. Rozwijają swoje umiejętności. Są zainspirowani. Czyli tak. Kreatywność tak naprawdę przegrywa w tym momencie z wiedzą. Nie wiem jeszcze do końca, na czym to będzie polegało. Ale widzę, że kreatywność i wiedza jest dość podobna i do tego samego dąży, czyli żeby szybciej się rozwijać, szybciej się uczyć. Ale podejrzewam, że jeśli chodzi o kreatywność, raczej tutaj chodzi o właśnie pisanie, malowanie. No chyba, że będzie coś jeszcze, gra na gitarze czy tam jakichś innych instrumentach. Wiedza z kolei z pewnością będzie dotyczyła albo wszystkich umiejętności, albo tych umiejętności spoza kreatywności. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że tutaj bym mu dał, gdybym miał rozpoczynać grę, fortunę. O! I teraz co tu mamy? Mamy wybór między dwoma kierunkami. Albo bajecznie bogaty, ten sim chce się wzbogacić, mieć udaną karierę zawodową. Albo pan we włościach chce posiadać największy i najwspanialszy dom. Wolę mieć mniejszy domek i być szczęśliwym, niż mieć ogromne włości, tak? Ogromny dom. Któremu nie będzie komu sprzątać, tak naprawdę. Bajecznie bogaty. Dobrze, co my tu mamy dalej? Wybierz cechę. Proszę bardzo, mamy teraz do wyboru cechy. Żyłka handlowa i w tym momencie wybraliśmy sobie bajecznie bogaty. I od tego możemy wybrać też cechy. Cechy emocjonalne, hobby, styl życia i towarzyskie. Emocjonalny, aktywny, czyli pobudzeni, dureń. Ci simowie są często rozbawieni. Bardzo delikatnie ujęte. Geniusz. Ale tak widzicie, nie chcieli chyba obrażać, bo wszędzie tak ładnie dużo napisane. A dureń to tak króciutko. Ci simowie często są rozbawieni. Czy po prostu cieszą się z byle czego. No i ciężko chyba było im tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat. Nie chcieli powiedzieć, że są głupkami, tak? No bo nie wypada. Dobra. Geniusz, gorąca głowa, czyli co? Często są rozgniewani, mogą podburzać innych simów i wpadają w gniew. Właśnie, pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o Simsy 4, one się skupiają tak naprawdę na emocjach. O tym też mówili, tyle co pamiętam, deweloperzy chyba. Czy wydawcy? Mniejsza z tym. Ale najważniejsze jest to, że jest duży nacisk na emocje. Czyli możemy... Nasi simowie będą odczuwali emocje i od tych emocji będzie im się żyło lepiej, gorzej, będą lepiej, gorzej wykonywać swoje czynności. Bądź będą po prostu odmawiać wykonywania czynności. To już nie jest kwestia tylko zadowolenia ze strony tego, że jest pęcherz pusty, czy jest higiena na odpowiednim poziomie. Nie tylko. Będzie tego troszeczkę więcej. No i też tyle, co się doczytałem, zobaczyłem, to jest możliwość, że nasz bohater, nasz sim zginie śmiercią z nudów. Może tak być. Może podobno tak być, troszeczkę intrygujące, ale z drugiej strony, no, coś innego, coś ciekawego.
Okej. Okay. Dalej, romantyk, oczywiście ponury, kreatywny, wesoły, zadufany. Trzy cechy możemy wybrać, a niestety mamy, wyobraźcie sobie, cztery po prostu kategorie. Dajmy mu kreatywny. Dajmy mu kreatywność, bo z pewnością będziemy chcieli, żeby malował, żeby pisał, żeby jednak zarabiał, bo patrząc na przeszłość, i Simsy 2, i Simsy 3, nie pamiętam, jak było w Simsach 1, w pierwszej części, ale za każdym razem wiem, że jednak malowanie, pisanie dawało jakiś tam grosz i zawsze to się zwracało, warto było po prostu malować. Dobra. Dalej, co my tu mamy? Hobby, tak? Miłośnik muzyki. Mul książkowy? Mul czy mol? Dobra, perfekcjonista, znawca sztuki, zapaleniec, smakosz. Zobaczmy dalej. Styl życia. Ambitny, infantylny, czyli uzyskuje silne... co? Uzyskują silne nastrojniki, gdy oglądają programy dziecięce. Świetnie bawią się z dziećmi i stają się szczęśliwsi podczas zabawy dziecięcymi zabawkami. No dobra. Leniwy, niezdarny, niechluj, materialista, schludny, snob. Aha, krytykują obiekty o niskiej jakości. Szalony, żarłok i uwielbia naturę. Ja tutaj bym dał raczej schludny. Cieszą się, jeżeli mogą wykonywać obowiązki domowe. Powiem tak, no może ja niespecjalnie się tym cieszę, ale mam takie etapy, że jednak cieszę się, że mogę posprzątać, że mam czas i że jest czysto. Dobra, dajmy mu tak. Super. I ostatni, towarzyski, tak? Dobry, kumpel, nie cierpi dzieci, samotnik rodzinny, nieangażujący się, czyli w tym momencie stają się spięci w pewnym czasie w tej samej pracy lub w tym samym związku. Myślę, że to będzie dość... Znaczy tak, ta cecha z pewnością będzie dobra dla osób, które chcą się wykazać. Czyli regularna zmiana pracy, regularna zmiana w związkach. To na pewno będzie nieco trudniejsza postać do gry. Towarzyski oczywiście wredny i zły. A! No dobra, okej, nie ma tych cech, które wykorzystywałem wcześniej. Widzę też, że jak daję schludny, nie mogę automatycznie dać niechluja i leniwego, bo to jest konflikt, tak, w tym momencie, ze schludnym. Daj mu ambitny w takim razie. Odnoszą sukcesy zawodowe, dostają negatywne nastrojniki po porażkach zawodowych i mogą się denerwować, jeśli nie awansują. Dobra. Dobrze. Zobaczmy, czekajcie, co my tu mamy dalej? Jak tutaj teraz przejść dalej? Prawdopodobnie to, tak? Nie, zapisz rodzinę, nie. A teraz mamy tutaj osobowość. O! Okej, okay, dobra, jest to... nie do końca wiedziałem na początku, co mam zrobić, ale... nie jest tak źle. Widzę, że po prostu wybieramy sobie partię ciała, którą chcemy zmienić, czyli szyja, tutaj mamy... dość sporo tego, bo głowa, szyja, tors, brzuch, barki, ramiona, przedramiona, dłoni chyba też, nogi nawet, o kurczę, wszystko tu widzę podzielone, jest dobra, zobaczmy po kolei. Zacznijmy sobie od głowy, tryb edycji detali, no za chwilę, zobaczmy twarz, twarz i karnacja, detale skóry, twarz i karnacja. Oj, śmierć. Dobra. Powiedzmy, że coś takiego. Tu widzę, że mamy też podstawowe jakieś twarze, które możemy sobie wybrać. Wejdźmy od tej. Może będzie łatwiej. Ale skorzystajmy może z tej jaśniejszej twarzy. Dobra. Detale skóry. Co to my tu mamy? Jakieś tutaj widzę... aha, jakieś takie niedociągnięcia, tak? Czyli jakieś piegi, zmarszczki na czole, takie rzeczy możemy sobie tutaj wstawić. Włosy. Krótkie. Średnie i tutaj długie, tak? Dobra.
Oficjalne. O! Mamy też codzienne, oficjalne, sportowe, do snu, imprezowe. To jest troszeczkę, myślę, że nagięcie w tym momencie. Bo trudno, żeby zmienić fryzurę przed spaniem, a rano mieć znowu długie włosy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dajmy mu tutaj z tych krótkich. Zerknijmy, czy jest coś. Irokes. No, przesadzony. Dajmy mu średnie włosy w takim razie. O, dobra, lepiej już, lepiej. Jeżeli chodzi o kolor, brąz. Zobaczmy sobie oficjalne. I co? Chcecie powiedzieć, że co? Zrobimy tak. Czyli tak. Jestem w domu. Idę na imprezę, jestem łysy. Wracam znowu, przebieram się, mam znowu włosy. No, coś tu jest nie tak. Chyba wszyscy są łysi i noszą peruki. Nie podoba mi się to do końca. Z drugiej strony, no... Jeżeli ktoś to zrobi z głową, to myślę, że może fajnie to zyskać. Bo jeżeli dobierzemy, powiedzmy, na oficjalne średnie włosy, to wiemy, że ta długość włosów nam się specjalnie nie zmieni. Możemy sobie zaczesać to inaczej. Czyli już w tym momencie... Jest to bardziej realne, ale jeżeli ktoś wybierze łysy i ten, to może troszeczkę... Może być ten tak zwany konflikt. Dobra. Okej. Ja myślę, że tutaj... No, może być. Dobra, powiedzmy, że średnie włosy. Na sportowo. Na sportowo. Ajajaj, sobie wyłączyłem. Na sportowo coś tutaj mamy. Nie, no dobra. Dajmy mu te tradycyjne, które wcześniej wybrałem. A które właśnie zgubiłem? Które to było? Które to było? Które to było? To było to chyba. Dobra. Do snu myślę, że to samo. Imprezowe. No bez przesady, po co mu okulary? Dalej. Zarost. Zarost, zarost, zarost. Możemy też wybierać sobie zarościk. O! Wolverine. Wilk. Zrobimy tak. Delikatny zarost zawsze budzi pozytywne emocje, zaufanie, tak? Dobra, zobaczmy. Takie coś. Może taki ciemniejszy. Tutaj myślę, że tego zarostu nie będziemy zmieniać. Może być. We wszystkich opcjach. I też mamy do wyboru w razie czego. Mamy brody. Mamy kozie bródki. I mamy wąsy. No i mamy też wszystko. Jeżeli ktoś chce wybierać z większego. Jeżeli ktoś chce mieć od razu podgląd na wszystko. Nakrycia głowy. No niewiele, niewiele, ale to jest chyba... A zobaczmy sobie, tutaj widzę, że jest paleta kolorów. Oho. Fajna sprawa, jest większy wybór. Zwykle tam było kilka opcji, teraz tego jest troszeczkę, wydaje mi się, więcej. Chociaż nie wszędzie. Chociaż nie wszędzie. Dobra. Nakrycie głowy usuwamy. Dodatki. Zobaczmy. Dodatki myślę, że tutaj nie będą. Widzę, że tylko w imprezowych dorzuciliśmy mu okulary. Nie wiem czemu są okulary. Bez sensu. Mamy kolczyki, okulary i naszyjniki. Jeżeli chodzi o naszyjniki, widzę, że jest ich niewiele. Ale to jest oczywiście wersja dla panów, więc tutaj no, jest prawdopodobnie chyba tylko doktak. Czyli ten nieśmiertelnik tak zwany. Okej. Makijaż. Makijaż też jest delikatny, bo to wiadomo też dla panów. Oczy. I ewentualnie tutaj jakaś kreska, tak? Tuż do powiek. Okej. Aha. I teraz widzę, że jesteśmy przy twarzy. Możemy zrobić szczegółowo bardziej, czy nie? Możemy. Kształt głowy, proszę bardzo. Możemy kształt głowy też zmieniać. Możemy zmieniać sobie brwi. I to są opcje ukryte tak naprawdę. Tutaj mamy podstawowe. Tu mamy te podstawowe chyba, chociaż. Detale skóry. Nie, tak, no są tu podstawowe. Jeżeli chcemy szczegóły, musimy kliknąć w odpowiednie, nie, w odpowiedni element ciała. Rzeczywiście bardziej, jeżeli ktoś wie o tym, to rzeczywiście jest to troszeczkę łatwiejsze, szybsze rozwiązanie. Więc duży plus. Nos też jest duży wybór.
O, tak, tutaj mam brodę, policzki, żuchwa, tak? Okej. Policzek, a to co to było? Teraz policzek, a to? Też policzek, aha, dobra. Oczywiście uszy. Uszy widzę, że tutaj niewielki wybór. Ale co to w uszach można zrobić, prawda? Dobra. Coś jeszcze? Szyja. A nie, to już jest ciało chyba całe. Dobra, ubieramy go w takim razie. Bo ktoś zapyta, czemu nie pokazuje wersji kobiecej. Tam pewnie więcej dodatków jest, więcej fryzur, więcej wszystkiego. No stwierdzimy, że jednak jeżeli ktoś pokazuje w ogóle Simsy 4 demo, to zwykle jest to kobieta. No nie ukrywajmy, większość dziewczyn gra raczej w Simsy 4. Więc raczej pokazują właśnie to kobiety i pokazują kobiety. Więc jako facet pokaże faceta. Wybaczcie, jeżeli ktoś już pyta albo już zapytał, no to już ma odpowiedź. Dobra. Zobaczmy w takim razie ciuchy. Kurtki, t-shirty, swetry, bezrękawniki, zapinane guziki, swetry, marynarki i polo. Dobra. Więc tak, na co dzień, no oczywiście, nie no, marynarki, bardzo mała ilość, niestety. Polo. O, myślę, że bym wziął tutaj polo w tym momencie. Tylko nie wiem, który właśnie wybrać. Myślę, że ten byłby fajny. Ale zobaczmy jeszcze tak, bo zobaczmy po kolei, co to w ogóle jest. Czyli tak, kurtki. 5 kurtek na krzyż. Co do t-shirty, to jest też fajne, widzę. Takie coś dziwnego. Ale wygląda w tym momencie jak projektant. Projektant mody. To mogą być jeszcze ciekawe. Swetry. Bezrękawniki, zapinane guziki. O, coś dla mnie, lubię koszulę. Bardzo lubię koszulę. Swetry, marynarki, tu niewiele i polo. Dobra, zobaczmy zapinane na guziki. Tutaj jest jakaś fajna koszula w kratę. Bardziej w moim stylu? Zobaczmy może jakiś inny kolor, jakby to wyglądało. No, koszula w kratę może nie jest w moim stylu. Niestety. Zapinane na guziki. Już prędzej to. Tylko zobaczmy sobie jakiś kolor konkretny. Tu widzę jakiś policjant. To nie jest niestety, to jest krawatką. To jest krawacik, to nie jest. O. To może... Czyli w końcu wyjdzie, że chyba to co miał ubrane, czyli tą koszulę. Niestety ja się nie zapinam pod szyję. Zazwyczaj. Zazwyczaj mam właśnie coś w tym stylu. Ale nie taką koszulę. Absolutnie nie taką, zupełnie inna, ale... No nic tutaj nie ma. Nie ten styl. Aha, to są jeszcze inne wzory. O, proszę bardzo, to już jest to, co mi bardziej odpowiada. Okej, może być. Na całe ciało. Też są całe kombinezony. Garnitury. Sorry, to nie widzę, żeby to był garnitur. Wyjściowe. I szlafroki. W końcu szlafroki są. Dolne części ubiora. Spodnie. Shorty. Jeansy. Te shorty skądś znam tutaj. Nie, że mam takie, ale z pozostałych, z poprzednich części Simsów. Jeansy. Przycięte. I bielizna. Myślę, że w bieliznie go nie puścimy, ale w jeansach jak najbardziej. Jeansy bardzo lubię. Jakieś takie niebieskawe? Dobra. Chyba tak będzie najlepiej. Ewentualnie jeszcze takie. O! Może być. Co my tu mamy? Dodatki. W dodatkach są zegarki, bransolety, pierścienie i skarpety. Bransolety jako też będą jako zegarki. Zegarek już jakiś tam strzelimy. Dobra. Czemu on ma ubrane na prawej ręce? Nosi się na lewej. Dziwne.
Nie mogę tego przełożyć nawet. Ups. Tu się zmienia sylwetka przecież, zapomniałem. Możecie zwiększyć tą sylwetkę, może... O, takie łapy mu zrobimy większe. Zaraz nad tym popracujemy, czego niestety tylko rozebrać. Dobra, skarpety. Pewnie muszą być. Jak to tak bez skarpet? Ale dam mu czarne. Albo nie, białe. Buciki, proszę bardzo, buciki. Co to jest? Wysokie buty, trampki, pantofle. Zobaczmy po kolei. To są trampki. Pantofle. Oczywiście ze króliczkiem to już jest norma, muszą być. Buty wsuwane. Sandały. No to ja myślę, że damy trampki. I teraz tak. To są jakieś normalne. No niestety żadne kolorystycznie nie pasują. Czarne. No, dobra, jakoś ujdzie. I co my tu mamy dalej? Tutaj, aha, czekajcie, tutaj jest brzuszek, bądź bez brzuszka. A, się cieszy mi się, no. Dobra. Przypakowany? Pewnie, że przypakowany, musi mieć trochę w bicepsie. Dobra, dalej. To jest tu. To wszystko jest pod jednym, dobra. To są spodnie, wszystko, nogi. Okej, czyli tak naprawdę tutaj już koniec z wybieraniem ciuchów. Znaczy inaczej, zaraz wejdziemy w kolejne tutaj partie, czyli oficjalne, sportowe i tak dalej. Ale jak wejdziemy sobie tutaj prawdopodobnie do snu. O, wejdźmy sobie do snu. Czy mogę to rozebrać? Bo muszę zobaczyć. O, widzicie, bo to musimy zobaczyć, jak on wygląda. Nie dlatego, że lubię oglądać nagich mężczyzn, absolutnie nie. Ale o co chodzi, zobaczcie sobie tutaj, że ja mogę mu zwiększać te łapy. Mogę robić to wszystko szczegółowo, tak? No troszkę przesadziłem, za gruby będziesz. Dobra. Widzicie? Możemy to wszystko zmieniać ładnie. Takiego chudszego troszeczkę zrobimy chłopaczka. Nie przesadzajmy z nim, nie? Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Szyję, tak? Szyję też możemy zmienić, nie? Ramię, barki, o! Możemy też zmieniać to. Dziwnie wygląda, musi być szerszy. To też musi być szersze, bo też ma dysproporcję jakąś. Co z dłoniami? Z dłoniami coś mogę zrobić? Nie, nic nie mogę zrobić. Zobaczmy dolną część ubioru. Dajmy mu może na razie to. I zwiększmy mu, albo zmniejszmy mu te nogi. Okej. Ciekawe. O! Dobra. A teraz słuchajcie jeszcze. Jak się zastanawiałem, czy mogę coś mu tu powiększyć, bo kwestia była taka, że w pewnej grze w Świętym Rowie, The Saints Row, można było zwiększać albo zmniejszać sex appeal, czyli w tym momencie temu panu by tutaj tak skakało przyrodzenie, tak większe i mniejsze. Dobra. Nie wnikajmy w szczegóły jednak. Ubierzmy go może już, jeżeli chodzi o sen. Myślę, że dałem mu coś z długich spodni, bielizna, przycięte, brak wyników z modyfiku, filtry, jeansy, shorty, spodnie. W ogóle zobaczmy w ogóle, co jest do... Aha, niewiele. Czyli długie mu damy. Jakieś normalne w miarę. Szarych mu było fajnie. Górna część. No to snu, tak widzicie, jest tego niewiele. Damy mu krótki rękaw. Z czarną koszulką. Wygląda, jakby wyszedł na siłownię teraz, no ale okej. Z dodatków. Wyłącznie skarpetki są dostępne, ale myślę, że to skarpetki do snu mu nie będą potrzebne do szczęścia. Tak samo tutaj żadne bransoletki ani pierścionki też nie.
Obuwie możemy mu zmienić na króliczki. Nie no, żartuję oczywiście. Damy mu jakieś ładniejsze pantofelki. Czarne. Chyba czarne to są. Co my tu jeszcze mamy? Gotowe style. Odzież domowa, zakochany króliczek. Nie, dziękuję. Męska pijama. No. Dobra, fajnie. Sylwetka. A sylwetka to właściwie tutaj sprawdza... Nie, nie sprawdzaliśmy. Tu możemy sylwetkę zmienić. Widzicie? Są też gotowe sylwetki, ale myślę, że lepszy efekt uzyskamy, kiedy będziemy sami zmieniać tą sylwetkę, kiedy sami będziemy mogli zwiększać bądź zmniejszać konkretne obszary. Tatuaże. O, tatuaże. Możemy jeszcze mu strzelić jakieś. Coś mu dajemy? No, jakie brzydki. Dobra, niech będzie coś takiego. A la surfer. Dobra. Czekajcie, tu muszę kliknąć teraz. Weźmy sportowe. Tak naprawdę większość ciuchów zobaczyliśmy już w codziennej garderobie. Teraz tylko musimy wybrać konkretne pod konkretne okazje, czyli oficjalne, sportowe, jeszcze zostały imprezowe. Na sport weźmiemy mu taką bluzeczkę. Jakiś ludzki kolor proponuję. Na przykład... O! Od razu lepiej. Chyba, że jeszcze to byłoby fajniejsze. A nie, dobra, zostawmy to. Tylko słuchajcie, tutaj to nie jest żadna dobra marka. Bo tu nie ma żadnego kota, tylko tu jest prawdopodobnie lama. Okej. Okay. Dolne części ubioru. No to w tym momencie, żeby to pasowało, to musimy mu wybrać chyba to. Żeby to jednak się jakoś łączyło. Dobrze, buty, obuwie. Obuwie rzecz jasna sportowe. Może być. Przypomina mi teraz troszeczkę tego z GTA. Jaki styl z GTA? Oficjalny. Zacznijmy może od góry, będzie prościej. Z oficjalnych mamy też niewielki wybór tak naprawdę. Ale skorzystajmy, nie wiem czy teraz taki pełny oficjalny, czyli w tym momencie z marynarką. Coś takiego. A to już prędzej chyba do ślubu. Raczej weźmy sobie zwykłą krawatkę. Tylko teraz tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Chyba ten czerwony najlepiej. Ewentualnie jeszcze tutaj widzę. Widzę, że tutaj ja też niestety. To nie jest to samo. To jest oficjalne, on tak się na co dzień ubiera, to nie. Spodnie. Spodnie. Mogą być. Jakiegoś Don Juana robię. Wybaczcie. Jakieś co to mokasyny? O rany, czekajcie, to mogę to. To chcę na dół dać. Nie mogę dać na dół. Dlaczego nie mogę tego dać na dół? Dół, suń. Aaaa. Nie da się tak. Dobra. Mam nadzieję, że widzicie te buty. Niestety one nie wyglądają najlepiej. Już lepiej chyba z tym będzie wyglądał. Dobra. Dodatki. Oczywiście zegareczek. I tyle. No nie będziemy go obwieszać. To jest facet. Niech pozostanie tym facetem. No i imprezowe. Imprezowe. Co on tu ma? Pierścionek? No proszę was. Na imprezę i pierścionek ubiera. Bransolety. Na pewno będzie znowu zegareczek. Żeby miał się czym pochwalić. Na imprezowe widzę, że tutaj jest troszeczkę większy wybór. Bo może być impreza luźniejsza, a może być impreza sztywniejsza, czyli oficjalna bądź nieoficjalna. Na oficjalną myślę, że weźmiemy mu coś śmieszniejszego. Albo wiecie co, tu widzę też fajny. Fajny styl. Pomarańczowe to nie. Zielone, a to? O, proszę bardzo, to też dobrze wygląda. To są praktycznie wszystkie imprezowe ciuchy, jakie możemy wybrać.
Bardziej mi teraz od razu wpadł w oko właśnie ten zestawik. Do tego jak i spodnie. Zobaczmy co tu się kryje. A to są jakieś takie dziurawe, to niezbyt. To są takie jakieś jakby miał wodomierze. Wodę w piwnicy mierzy. Dobra. W końcu coś normalnego. No i oczywiście na koniec jakieś buciki. Buciki w miarę normalne, czyli znowu mam nadzieję, że to... Nie, to są te mokasyny chyba. Okej, okay, dobra. Powiedzmy sobie, że nasza postać jest gotowa. Zerknę jeszcze tylko może na szybko, dodaj sima. I teraz tak, baw się genami. Dodaj nowego sima. Baw się genami, zobaczmy co tu mamy. Twórz jego rodzeństwo. O! Proszę bardzo, tworzymy sima tak zwaną bazę i możemy stworzyć jego rodzeństwo. Też fajna opcja. Losowo bliźniaka, losowo brata. Może być kobitka. A może być ten. Dobra, brata albo bliźniaka. Dobra, zobaczmy sobie jak brat będzie wyglądał. Drugi brat. No dość podobni są faktycznie. A bliźniak? No widać, włosy się zmieniają, twarz się nie zmienia, czyli bardzo dobrze zrobione. Brat bliźniak, tutaj myślę, że mogliby to zmienić. Brat bliźniak niekoniecznie musi mieć taką muskulaturę, tak? Nie musi też ćwiczyć, więc... losowo brata. Zróbmy siostrę. Bliźniak już nie powinien być dostępny ze względu na to, że... Chociaż nie, właściwie. O, jaka raszpla to była. No. Dobra. Dobra, zrobimy mu jeszcze powiedzmy jakąś tam siostrę, ale to za chwilę. To sobie anulujemy. Dodamy sobie kobitkę. Jakaś taka większa się zrobiła. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze na ciuchy prawdopodobnie, bo tutaj jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to myślę, że to będzie to samo. No, jeżeli chodzi o chód, tutaj nie zmieni się wiele. Tutaj jeżeli chodzi o głos, to ewentualnie w głosie się może zmienić, także zobaczysz jeszcze tylko. Słodki. Melodyjny. Śpiewny. No tutaj kobieta mogłaby mieć śpiewny, faktycznie. Zupełnie inaczej brzmi. Znacznie lepiej. Dobra. Zobaczmy sobie, co możemy tutaj u niej zrobić. Damy sobie do snu. Sylwetka. O, właśnie, możemy sylwetkę zmieniać. Proszę bardzo. Niestety nie ma takiego podglądu. O, mamy Schwarzenegger w wersji damskiej. Niezbyt. Niezbyt, co? Hipcia możemy zrobić też. Kurczę, dobra. Jakieś dwie sylwetki, które są do siebie dość podobne, chociaż nie ta jest grubsza. Tu mamy anorektyka, tu mamy zwykłą. No. A, widzę, to się zmienia. Okej. Okay. Dobra. Możemy sobie wybierać tutaj naszą panią, jaką chcemy mieć. Ewentualnie możemy mieć o Schwarzeneggera. Panią Schwarzenegger właściwie. Dobra. Nie wnikajmy może tak szczegółowo. Gotowe style. Gotowe style sportowe. O, zobaczmy co nam tutaj oferują w ogóle w gotowych stylach. Codzienne. Reformy Betty. I tu później różne kolory. Z shortami jakimiś. Weed na tweed. Wiosny w lato. Szalona flanela. Rokowy anioł. No i to tyle. Myślę, że najlepiej wypada tutaj chyba to. Wypróbuj ten styl. No, może być. Ale zróbmy może jeszcze na czarno. Ale się prezentuje, co? Dobra.
Co my tu mamy? Oficjalne, z oficjalnych. O kurczę, tu jest fajna sukienka. Bajeczna, ale ta chyba lepsza by była. O! No tak. Sportowe. Sportowe shorty. Bioniczny biustonosz. Co to jest w ogóle bioniczny biustonosz? A, jakiś silikonowy chyba. Nie wnikajmy. Wawa wrum. No. Okej. No i do snu tutaj widzę też trzy. Specjalny króliczek. Z tymi króliczkami nie wiem, co się uparli. Dziecinna, tak? Dziecina, przepraszam, dziecina. Może być na różowo, może być na żółto, może być na niebiesko. Zobaczmy sobie dziecinę. Okej. Aha. Dobra, nie wiem, co do końca ma znaczyć ten obrazek. Nie wnikam w szczegóły. Imprezowe. Imprezowe, na łowach, proszę bardzo. Tutaj mam urocza zabawa, skóra i róże. Piękna i pasek. Piękna i pasek? Nawet. Chyba to najlepszy, tak? Może jeszcze ten czarny taki. O! Automatycznie też zmienia się twarz. Sylwetka, gotowy stylet, dobra. Weźmy sobie teraz tutaj w twarz. Zobaczmy, jakie twarze tu mamy dostępne. Coś bardziej... tradycyjnego. Oj, 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 jakieś dziwne. Widzę, że tutaj każda twarz będzie wymagała przeróbki. Nie ma takiej, która by mi się jakoś specjalnie podobała. Jakieś takie dziwne paszczurzyska tutaj wychodzą strasznie. Nie wiem, co tu się stało. To jeszcze w miarę może normalnie. Może przez te włosy, wiecie? Zobaczmy sobie włosy jeszcze. Ja już nie powinienem tak przedłużać tego odcinka, ale wybaczcie, muszę zobaczyć co wszystko. Tyle tych elementów, tyle tych szczegółów. Domyślałem się, że to będzie długo trwało. O, rzeczywiście, od razu włosy inaczej sprawiają, że to inaczej wygląda. Ja nie wiem, tak naprawdę za dużo tutaj wybór jest. Zróbmy blondynę. Nie, to sprawi, że siwa. Złoty taki. A jaki cukiereczek. O! Mamy miskę. nakrycia głowy niekoniecznie, makijaż. Tutaj jest dużo do zobaczenia tak naprawdę. Ale myślę, że już oglądaliście wersję kobiety. Ja bardziej chciałem się skupić właśnie na facecie, także myślę, że skończymy na tym. Nie będziemy się tak bardzo zagłębiać już w kobiece stroje. Chyba, że ewentualnie zobaczymy sobie tutaj jeszcze codzienne, bo tutaj chyba tego... To jest chyba większość tak naprawdę. Kombinezony. To są takie lata... Które to były teraz lata? 60? 80? Popularne coś takiego było. Ale nie pamiętam, to nie mój rocznik, absolutnie. Długie stroje. Krótkie stroje. Szlafroki oczywiście. Górne części ubioru. No, widzę tutaj większy ubiór, to jest dość ciekawe. Ale spodnie mogłaby zostawić na sobie, nie? O kurczę, patrzcie, same staniki też są do wyboru. To ci dopiero, ale chyba tylko jeden, co? A nie, dwa. To jest ten jeden silikonowy. Nie? I tutaj jakiś taki zwykły. Kamizelki. Marynarki nawet. Bezrękawniki. Oczywiście tam swetry, t-shirty. Z panem kurczakiem. I kurtki. Kurtki chyba będą najciekawsze. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ze spodni. Spodnie jedne, więcej spódniczek widzę, większy nacisk na spódniczki. Shorty, nie wiem, czy tak letnio wszystko. Jeansy, kurczę, mały wybór jak na... Może wiecie co, może w wersji pełnej będzie troszeczkę większy wybór tych ciuchów. Ale na chwilę obecną powiem szczerze, że kurczę, nie masz tego aż tyle.
myślałem, że tutaj w wersji dla kobiet, dla dziewczyn, że tworząc kobietę będziemy mieli większy wybór, ale tak nie jest. No dobra, okej. Okay. Imprezowe widzę, wszystko bardzo podobne. Nie ma większych tutaj zmian. To wszystko jest tak naprawdę, to się powtarza. To się powtarza, tylko po prostu konkretne elementy stroju są już przygotowane, oddzielone, tak? Czyli po prostu nawet po prostu piżamy nie ubierzemy na imprezę, nie ma możliwości. Dobra, no to tyle z tej strony. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pograć w pełną wersję, którą już zresztą zakupiłem, już czekam tylko na klucz, czekam tylko na premierę. Mam nadzieję, że wy też. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!